Zajmę się dziś kolejnym fragmentem Biblii, który może sugerować w takim pobieżnym rozumieniu to, że chrześcijanin może utracić swoje zbawienie. A więc pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 1 do 2. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przeciwnicy nauki raz zbawiony, na zawsze zbawiony mogą zacierać z radości ręce po lekturze powyższego fragmentu. Oto mają bezsporny argument, że zbawienie nie jest pewne i że trzeba do wiary dołożyć własne wysiłki. No, zastanówmy się, czy rzeczywiście jest to jedyna możliwa interpretacja tego fragmentu. Zacznijmy od obserwacji czasowników. Dwa z nich, zwiastowałem oraz przyjęliście, użyte są w czasie przeszłym dokonanym. Dokładniej, stosując tu grecką gramatykę, w czasie aoryst. Te czynności zaszły w przeszłości i zakończyły się. Aoryst wskazuje często wręcz na takie punktowe na osi czasu zajście danej czynności w przeszłości. A więc apostoł Paweł ogłosił Ewangelię Koryntianom, to raz się stało, a oni ją przyjęli. Też raz w przeszłości to się stało. Z kolei czasownik zbawieni jesteście użyty jest w tekście w czasie teraźniejszym niedokonanym, co należałoby lepiej oddać lekcją zbawiani jesteście. Nie zbawieni jesteście, tylko zbawiani jesteście. Mamy teraz przed sobą pytanie o znaczenie słowa zbawienie w tym kontekście. W następnym wersecie, w wersecie trzecim 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, autor stwierdza: Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Powtarzam, ponieważ jest tu bardzo ważny fakt w czasie przeszłym dokonanym stwierdzony. Dla apostoła Pawła wypowiedzenie tego zdania było stwierdzeniem oczywistej prawdy, że Chrystus złożył z siebie doskonałą ofiarę za nasz grzech i cała nasza kara została darowana. Jeśli chcielibyście Państwo więcej poczytać na ten temat, odsyłam do listu do Kolosan, 2 rozdział, wersety 13-14, czy list do Rzymian, 8 rozdział, wersety 32-34. Chrystus raz na zawsze złożył z siebie doskonałą ofiarę za nasz grzech. Rozsądnie jest więc przyjąć, że apostoł Paweł nie pisze tu o zbawieniu w znaczeniu ratunku od potępienia, w tym najbardziej takim powszechnie używanym znaczeniu tego słowa. Ponieważ w następnym wersecie mówi, że to już się dokonało dzięki Chrystusowi, dzięki jego śmierci na krzyżu. W przypadku Koryntian, jak wcześniej pisał, to dokonało się, kiedy oni przyjęli Ewangelię. Co więc apostoł Paweł ma na myśli, mówiąc do nich: zbawiani jesteście? Jest kilka tekstów biblijnych, które rozszerzają znaczenie tego słowa zbawienie poza już dokonany ratunek od kary za grzechy, czyli to jest coś innego czy coś więcej niż tylko ratunek od piekła. List do Hebrajczyków 9:28. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. 1 Koryntian 11:32. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Potępienie jest antonimem zbawienia, dlatego można powiedzieć, że ten tekst też mówi o tym zbawieniu właśnie w szerszym kontekście. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 14 i 15 werset. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie, tu jest mowa o Chrystusie, się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. I pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział,
Zachęcam do lektury szerszego fragmentu od 1 do 5. Ja przeczytam tylko podsumowanie, ostatnie wersety tego szerszego fragmentu. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i Duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. We wszystkich tych fragmentach widać wyraźnie, albo przynajmniej jest w nich sugestia, że zbawienie dotyczy czegoś innego niż tylko uratowania od potępienia, że jest to troszeczkę coś więcej i że jest to coś, co się jeszcze dokonuje, co nie zostało w pełni zakończone. Więcej na ten temat mówiłem 6 stycznia w audycji poświęconej jednemu z wersetów z 2 rozdziału listu do Filipian. Przypomnę tylko konkluzję, jaką tam zawarłem. Ujmując to skrótowo, w chwili uwierzenia w Jezusa zostaliśmy zbawieni, czyli uratowani od wiecznych konsekwencji naszych grzechów, czyli od piekła. To już się stało. W chwili uwierzenia w Jezusa zostaliśmy zbawieni od wiecznych konsekwencji naszych grzechów. W doczesnym życiu z Jezusem jesteśmy zbawiani, czyli uwalniani, i to jest proces od mocy grzechu w naszym życiu. Ten proces nazywa się także uświęceniem, czyli coraz mniej grzechu w naszym życiu, coraz mniej grzechów mamy popełniać, wzrastając z Chrystusem, zbawiani od obecności, od mocy grzechu w naszym życiu. W przyszłości zostaniemy całkowicie zbawieni, całkowicie uratowani od wszelkiej obecności grzechu w naszym życiu. Czyli zbawienie w sensie ratunku od piekła to jest proces, który się dokonuje punktowo. Raz zostajemy oczyszczeni, obmyci krwią Chrystusa i w tym momencie już mamy dany bilet do nieba, jesteśmy uwolnieni od piekła, które jest słuszną karą za nasze grzechy. W doczesnym życiu, kiedy tu na świecie żyjemy w wierności Jezusowi, stopniowo uwalniamy się od obecności i od mocy grzechu w naszym życiu, to jest uświęcenie, a w chwili śmierci lub powrotu Chrystusa, kiedy zostaniemy przeniesieni do nieba, to jest końcowy ten aspekt, czy akt zbawienia. Zostajemy całkowicie uwolnieni od kontaktu z grzechem. I to jest to zbawienie w tym już pełnym rozumieniu, że nie tylko nie grozi nam kara za grzech, ale też nie będziemy mieć już żadnego kontaktu z grzechem, ani swoim, ani cudzym. To jest pełnia zbawienia. Przyjmując takie rozszerzone pojęcie zbawienia, można nasz tekst wyjściowy z listu do Koryntian z powodzeniem interpretować właśnie jako zachętę do wierności Jezusowi, ponieważ ma to wpływ na proces naszego upodabniania się do Niego, na proces uświęcania, czyli zbawienia od obecności grzechu w naszym życiu i uwalniania od Jego mocy nad nami. Werset ten nie ma jednak zastosowania do tego, co już się z nami stało, dzięki temu, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, co Paweł podkreśla w następnym 3 wersecie tego rozdziału.